Witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Jestem ja i jadę. Czekaj, czekaj, pamiętne zdjęcie zrobimy. Dobra, Tak, jest. wysiądę. Dobra, No. już za późno. O, jest. Dobra, Małopolska wieś, Miki wozi świnie, sorry za lagi. Amulaga, o jest. Miki wozi świnie, ja idę do sąsiada. Halo, dobry panie Halinko, ja po Zetora. No, jesteś mu sąsiada ogólnie, tu masz 60 Zetora. Puk, i tam przyczepa jest. A resztę maszyn Puk. ma. Resztę ma na innym podwyrku. A, piszkot puk. No i ten ogólnie. Kurde. Tym Zetorem to drugi raz w życiu jeżdżę. Ale ogólnie od sąsiada se chciałem pożyczyć, bo Miki świnie wozi, bo tam mamy kontrakt podpisany na 80 sztuk. I ten i tyle trzeba wywieźć. Znaczy się teraz jeszcze chyba z 50. Ja już tam parę O. wywiozłem. I ten. I ja jadę siad Zetorem sąsiada, bo. Pytanie się, czy można pożyczyć, a 30 z monoceną po prostu by nie dała rady, a terminy gonią. Bywałek się ukręcił. No i jadę siać kukurydzę, linki. Tak, No. łożysko to by strzelało jak z karabinu. No ogólnie stuzem tutaj ten zatorek jest. Obciążnik nasz, bo sąsiad tam nie miał, a wolę wziąć, tak wiecie, no profilaktycznie, żeby było. Dobra, 50 FPS-ów. A, bo sąsiad siał dwa w jednym, bo on z przodu miał rozsiewa, a z tyłu miał siewnik. Ogólnie późna wiosna, bo ten już tam wiosną sialiśmy tylko tyle co dookoła, żeby tam gdzie buraki będą, idzie kukurydza i ten i tak A dobrze, że teraz się, bo taka wilgi na ziemi jest. no bo padało. Lało, padało, jeden ci pies. Padało, srało, napierdalało i w ogóle. No, 30 w garażu stoi, jakby ktoś się Normalnie, pytał. tsunami przeszło. Jakby ktoś się pytał, to 30 w garażu stoi. Nie wiem, czy przejdę przez tą bramę, wiedziałem, że nie. Rób wylał normalnie. Dobra, moment, musicie poczekać, bo muszę tyłem sobie wyjechać. Najebiście. Że fajnie, fajnie. Żebyś kubełków nie urwał. Nie, bo ten, bo kolizja. Aha, bo ten silnik jest taki Umój. duży, mały. A to może on będzie tak szeroko siał? Nie, bo tylko kolizja jest tak. Tak? Chyba. Ej, oby nie siał tak szeroko, jak ty myślisz. Wieje. To. Szybciej będzie. No ogólnie. O kur. Świnie Boże, tu beczkę przestawiło. To ja ten, zaraz przyjdzie sprzedać te świnie, nie? A no faktycznie, Boże, 5 razy na odcinku znowu będę latał, żeby świnie sprzedać. Czekajcie, szybę zamkniemy, żeby mu tu nie nakurzyć. Bo będzie problem zaś. Może miał. Ta Halinka tak będzie brała odkurzacz i będzie ten. Dobra, i lecimy teraz. Dobra, chodź sprzedaj. Ja dopiero na pole wjechałem, a ten już tu dojechał. Sprzedaj, no 12 900 za świnie. Dobra. A ogólnie to ten Jak sąsiad. zdążysz kółko oprzeć, to ja już będę na gospodarstwie. Boże, ogólnie to ten sąsiad kończy z gospodarstwem, ponieważ już jest w takim starszym wieku i stwierdził, że kończy. I mówi, że jak ziemię będziemy chcieli kupić albo jakieś sprzęty, to mamy śmiało walić prosto z mostu. Ja mówię, A, panie, wali drzwiami, oknami normalnie do mnie. może byśmy tego zetorka od pana łyknęli, albo 60, ale zobaczymy, raczej zetorka mówię, i jakiś pług do niego jak pan ma. On mówi, dobra, nie ma problemu. O, taki pług rozklapika widziałem, tam ino pod płotem stoi. No i przyczepę jeszcze od niego weźmiemy, ale nie tą, co tam wam pokazywałem, bo mówi, że ma trochę w lepszym stanie, to mówi, że pójdzie po takiej samej cenie, bo sąsiad i w ogóle. I ten. I mówi, że jeszcze ziemię ma. Ja mówię, dobra, to pan. Ja tam ogarnę finanse i od pana I łyknę. dlatego teraz ja wywożę sinie. No i też dlatego, że kontrakt jest. I ten, ja mówię, od pana to łykniemy i będzie git, nie? I mówię, dobra, nie ma problemu. Możemy się tak dogadać. Ogólnie jak kukurydzę, jak u mnie sialiśmy, to sialiśmy w koło. A jak byłem nagrywać, to siali raz przy razie, ale agregatem drugi ciągnik po prostu zaś przyczerobił. I ten, i. Nie, kukurydzę się tak ogólnie to jak sieją, nie? Jak miesiali 2 lata pod rząd praktycznie, to najpierw poprzeczniaki, a później dopiero ten. A mi siał ten pan w koło? No, w No bo koło. jak ty miałeś małe pole, no to jak ci miał siać? Nie wiem, ja To ma na jedno wyszło. ogólnie ten siewnik sobie też uprawia. To pasuje. No, ale Taki chyba. można powiedzieć zestaw uprawowy. No, a jakiś ten, może na przyszły rok, jak trochę hektarów przybędzie, to może się jakiś agregacik kupi pod ten nasiewnik.
z hydropakiem oczywiście, bo na razie w tym roku nie sialiśmy zbyt dużo zboża, bo chyba coś około hektara aby. Dobra, ogólnie teraz drugą stronę sobie pojedziemy, żeby się w głowie nie zakręciło. No, dlatego słomy może być mało czasem, ale Nie, powinno starczyć, bo najwyżej się kupi. jeszcze dużo ze zeszłego roku jest, zobaczymy jak to będzie. Dobra, teraz można jechać tak. Bo my nie sprzedawaliśmy słomy ostatnio, nie? Nie. Ogólnie fajny jest ten obciążnik, bo taki jakby wyznacznik jest u góry, że jak tu jechać z tym znacznikiem zgodnie. Aczkolwiek pod przód nigdy tego obciążnika nie podpinaliśmy, chociaż w tym zatorze się przydało, jedzie Miki. Jadę ja. Szmul. Jeszcze zdjątko pierdzielem. Ogólnie tutaj No teraz na... dookoła jest tu, o Jezu, przez przypadek zdjęcie zrobiłem. Tu dookoła jest obsiany miki jęczmień. Wylutuje kiedyś z podeszwy, to zobaczysz. My tu jęczmień ten kiedyś sialiśmy, nie? Dookoła. Ta, no jęczmień. No, raz dookoła siewnikiem, żeby po prostu, bo tutaj tą kukurydzę będziemy cieli tym naszym sipem, żeby po prostu wygodnie było i tam A gdzie bur. sipą będziemy ciąć i gablami będziemy ładować. I tam, gdzie buraki, też właśnie zasialiśmy jęczmień dookoła, chyba, nie? No, Nie. oczywiście jary. Jary jęczmień. Jarka tam zasialiśmy, Jarek tam. Jarek, ogarek. O nie, bo jeszcze nas ten. Drama się jakaś zrobi, O dopiero Boże, będą znowu. jaja. Znaczy się znowu. Znowu z Jarkiem, ogarkiem, o. Tak powiem. My ta dramy nie mieliśmy, a jeszcze. Jeszcze. O Boże, ten tam A już chcesz startuje. mieć? Nie, chuj. ogólnie to ten. To tu siewie z dwukółką się przywiozłem. Przytargałem na linkę. Boże, jaką ma tam beczkę, kurde, zapiął. O Jezu, ja mnie tam poświecił. Uważaj, bo bezpieczniki spalisz. Te światła nie były zapalone jak od nowości, a ty teraz zapalasz. Nie, daleko tam jeździł czasem z tym na te pola swoje, bo on tam gdzieś daleko też ma. Tak, ale to wtedy na tamtym gospodarstwie zostawiał, nie? Jak się ściemniło. Nie wiem. Gdzie się bał, żeby ten... W sumie też jest. Żeby lakier nie zszedł, bo jak będzie wilgotno, wiesz, wieczorem, to... W sumie też jego 60-tki dawno nie widziałem. A, ty jaka rozklapicha, że... Aż nie wiedziałem, czy on ją ma jeszcze, Patrz na mnie, nie tykaj mnie. ale. Ty, ale ten trochę się w ogóle, bo już prawie 100 kilo. Tak na oko i no. Normalnie bez WD to tam nie podchodź, nie? Bez kitu. A No. nie wiem, co ty chcesz z tym kitem uszenia, jak te szyby to się tak wylocą, że normalnie... Jak jedziesz, to trzaska jak szklanką, Jedne po, drzwi jak są, widelcem po szklance. drugich nie ma. No ale co zrobisz? Się używa, się wyeksplantowuje. W zatorku Tak. potwierają się, klima tu niby jest, ale ja nie wiem jak to się obsługuje, jakbym A kupił. no, klima. Klimat chyba, nie klima. Radio też jest. Tylko polskie disco polo tam leci. No. Ten jak Martyniuk i przez twoje oczy zielone. Ej, ogólnie na początku odcinka miałem powiedzieć, że ładna aktywność pod ostatnim filmem, ale zapomniałem. No. Po prostu cudowna, jesteśmy z was bardzo dumni. Dobra, zamknij dupę. Teraz ja mówię. Ja jak mówię, to otwieram buzię, a nie dupę. Dobra, zamknij buzię. Zamknijcie już buzię! Jak to by powiedział. To już Powiedziała. kurde taki ruch, że samochodu nie idzie wyprzedzić normalnie. Dobra, cicho, teraz ją mówię, bo ja zapomnę. Ogólnie dzięki za tam ponad 100 łapek w jeden dzień. Komentarze też tam dużo nawaliliście, tylko wyświetleń tak słabo, no tam udostępnijcie na, ino, na tablicy, Ty na facebook. sklerotyku, ty zapluta mordo. Zamknij apel, bo mnie irytujesz dzisiaj. Ten, udostępnijcie tam na tablicy, na facebooku i będzie git. Zobaczymy, jak będzie coś chciał. Będzie coś chciał. Mikołaj wam przyśle przelew. Ja wam mogę podać jego hasło do Przelew konta. na hasz. Na hasz od modów do farminga wam przyszle. A od takiego Zetora 72-45. Nie, No. 73. 72. Nie, 3? Ty właśnie, a 3 ten Zetor chyba. jaki jest? 73 ten jest, 40. Ale tamten. No tamten był 72-45. Chodź, sprzedaj ze świnia, nie pierdziel. Bo one jeszcze kwiczą, że chcą być zabite. To teraz ilość transportów 14 tutaj 35 to jest 39-49. To nieźle. 40 to jeszcze prawie raz tyle się może wiedzieć. No i potem jeszcze tak poza kontraktowo, żeby zostało tak. No to mówię, jeszcze tyle samo w drodze transportu, nie?
To teraz 49 świn, no to jeszcze 49 wywiozę, to będzie akurat stuwa. No, jeszcze ten. Jeszcze ogólnie to tak będzie trzeba wywieźć tak do 60, bo potem ceny nie będzie przez pół roku. O Tak. kurde, to ale się tam No, zaś dopiero nawuchają. wiosną będzie cena, albo latem, bo jesienią to nie ma co sprzedawać w ogóle. No i A lat. tym latem to jak to tam wygląda sprzedaż z tą ceną? No, latem będzie wtedy o tysiaka taniej. Jeżeli będziesz chciał Oj, to kupić. nie. A tak, to nie wiem. No, a więc tak do może 60 się sprzeda, a może się zadzwoni gdzieś A po. jest 120 chyba teraz, nie? 122. Może się zadzwoni gdzieś po O pobliskich kurde. bojniach, nie? I ten. I może ten tira by przysłali, nie? A może tak samo jak kiedyś, co Jak mało za zimą. ten transport zapłaciliśmy, nie? No, będzie trzeba do nich zadzwonić, czy z transportem by się dało, bo tu Tak, niestety. oni za transport to... No, czekaj, bo patrzyłem, że się nagrywa, już 10 minut jest. Jak przyjedziesz tutaj, to dasz mi, ja se pojadę ze szmulami, czy ze świniami. Dobra, ja jestem już na... zjeżdżam z górki. Okej. Zamykam liśnik, gdzie więcej. To nieźle, masz na bani. Dobra, robiliśmy sobie zdjątko i No bo wiesz, teraz. tylko pamiętaj, jak zjeżdżasz z tej górki, nie? To naduj na sprzęgło, to szybciej jedziesz. Ej, a ogólnie to 935 po lata, nie? No, wale, pedał to idzie 36 nawet. No, ogólnie ludzie mamy zamiar kupić tego zetorka, więc możesz napisać w komentarzu, czy to dobry wybór. A ten zetor ile idzie? Sąsiad mówił? 32. To prawie to samo. No, do transportu i tak 900 lepsza. No, No, ale. ale ma przodek, nie? To pod tą górkę lepiej podejdzie. Nie, ja tam bym 900 targował, bo Ursus lepsze do transportu ogólnie niż zetory. No bo zetor dużo pali w transporcie. Ale nie, bo coś Brączek kiedyś tłumaczył, dlaczego ZTS-em nie włożą. No mówię ci, bo dużo pali. Możliwe. Nie, by się trzeba było Albo spytać. zaczepu nie mają. Będzie się spytać trzeba pewnej osobki. Osóbki. No, Tak, no. jeszcze miki ten. Zasypiemy tutaj kubełki ryzom. Ogólnie tu są tedy ten, jest 6 kubełków, ale 4 rządki, nie? I ja nie wiem, po co są te dwa kubełki do góry, nie? Powinien to chyba być podciewacz, ale coś chyba autorowi nie pykło. Ale fajnie, że jakiś siewnik wyszedł taki mniejszy, bo ten monosem, co tak na początku farminga wyszedł, to on tylko był na singla i tak ciulowo po prostu. Ale te zboże poubijam, kurde. Niedobrze. Dobra. A ty mi ten, to stań tu na ulicy, na awaryjkach, nie? Gdzie na ulicy, tu ci stanę na wyjeździe. No dobra, i chodź pod dwukółkę i zaraz będziemy sypać w silnik, bo ci pomogę Kurde. jeszcze, aby i będziemy jechać. O, pika mi. Pika, pika. Pikachu. Wybieram cię. O, ja. Jeszcze widzicie pierwszy właściciel Zetora na czarnych rejestracjach. Zobacz, czy jest mod pasażera. Szybko. Jest. Oje. Pa, siedzi. Tak, widzę dobrze, pa, gdzie siedzę. Dobra, siedź, a my ten. My cofniemy sobie. O kurwa. Ale chodzi ten zator fajnie. Jak nie zator. A piłuje jak zarzynął te świnie. No. Dobra, Pikachu, wybieram cię. Tylko czekaj, ja sobie zdjęcie jeszcze zrobię. Tak, wezmę. O No, kurde, no worek. weź worek i ten. I tak ja cię zrobię z workiem, no. Dobra, nie git. O, ta. Dobra. Pikachu, wybieram cię. Łajeszy, człowieku. O, teraz ten mój wystarczy już. Na pewno? No musi. Ile jest? 250, nie? 230. Starcz. Dobra, leci. O, pas gasi, Na kurde. twoją odpowiedzialność. Oszczędny chłop. Boże, koguta wpierw włączyłem, potem odpaliłem. Jeszcze bym mi nie odpaliła, to bym patrzył zaś. Dobra, lecimy ze świniokami. Kiedy Michał za sterami, my lecimy ze świniakami. Boże, Gienek tam z naszykami się obsługuje. Gienek, w ogóle to ja pierwszy raz zaczęła. Mogę zobaczyć, czy równomiernie tą kukurydzę chociaż wysiewa, nie? Ale tu jednak nie ten. Nie wiem, coś mi pykło. No, ktoś mi tam na FB pisał, pozdrawiam serdecznie. Ja to sieję bez znacznika. Uff, to nieźle masz na bani. Ogólnie to ten, ja tak myślałem. Pipo otwierał, nie? Ten zaraz będzie nas wyzywał, że się nakurzyło. Nie, ten. Pij, zaś się weźmie tą sprężarkę i się trochę wydmucho. Tak, jak ja się dmuchnę, to... No, ale Miki, dzisiaj, że chodzi mi o dzisiejszy dzień realny, będzie trzeba tą kukurydzę poobsiewać i w ogóle chyba. Znaczy buroki jeszcze. Bo kukurydzę to na pewno, ale zobaczymy, bo ty jak tam z czasem stoisz? Kurde, no...
Dobra, ciul, to zostanę sobie obejrzeć ten serial na internecie. No bo dobra, no to czuł, to idziemy oglądać. No nie, no bo już teraz mi 20 minut zostało do tego serialu, no to już za późno. No A serial sorry. trwa godzinę, to A już. nie, bo ja sobie pójdę na M jak Marzena i ten. Nie pójdziesz nigdzie. Ja nie poszedłem, to ty też nie pójdziesz. Nie, bo ja nie poszedłem na barwy smutku. I ten, i To pójdę, na pójdę. M jak Marzena też nie pójdziesz. Pójdę. Marzenka jest. Nie. Marzenka jest ten i ten. Ten. No, wyłączę serendering i na środę, żeby ten odcinek czek był. No nie wiem, jak to, w środę to czekaj, lekcje są normalnie, nie? A w czwartek już wolne. A jutro jest środa. W piątek wolno, środa, dzień no. No dzisiaj powinien być odcinek, ale po prostu ludzie, szkoda gadać na tego człowieka zwanego Mikołajem K. Ta, a ciekawe kogo wczoraj nie było. Mikołaj. To. Wczoraj to nie z mojej winy mi nie było. No, aż czyjej? Trzeba było nie jechać. No ale musiałem. No musi do Ty, chłopia ogólnie ruszyć do dziadek mi pizdy. chciał jechać odnaleźć wczoraj tam w kaliszu, nie? Już prawie ten, no, ale kurde. Tata nie gadał, no. No. I tak to już jest. Ogólnie czas na jeden dany, żeby zdążyć, że tak powiem, na dzisiaj, na kontrakcie, po dobrej cenie sprzedać te świnioki i kukurydzę zasiać. To ino tam jeździ, bo przecież. No. Jeszcze trochę się pojedzie, biegi. Ale ogólnie ludzie chyba z tej przyczepy zrezygnujemy, bo jak tutaj. No z tej ubojni akurat transportu oni w ogóle że coś swojego nie mają, tylko mają chłodnię jakąś taką Renault, taką małą, a tak to oni wynajmują prawie wszystko transport i oni się tu korzystają z nas, bo że my mamy taką przyczepę zajebistą. Ale chyba im już nie będziemy takiego udogodnienia robić, bo po prostu chyba bardziej nam się opłaca jeszcze tak do tamtej ubojni po podobnej cenie i zapłacić za ten transport niż i większą sumę oni wezmą niż tą przyczepę trzymać, bo ta przyczepa po prostu za ile ona by poszła? Ona by poszła za 8800, no to 4 to by było 4 transporty, a rocznie robimy za 2 transporty. Znaczy się za 2 transporty ciężarówką, no to 2 lata ile czasu zaoszczędzonego, nie? Po prostu, Dokładnie. więc chyba tą świniarkę sprzedamy i po prostu będziemy ten transport wynajmować, zależy oczywiście od jakiej ilości będziemy sztuk sprzedawać. No i tak to będzie. No, ale to chyba już wystarczy tego mojego pierdzielenia, za przeproszeniem, na ten odcinek. Sprzedamy, się zadowolenie do tej ubojni, czy przyjmują, czy przyjadą i w ogóle. No, łapka w górę, komentarz i subiczek, jeżeli nie subskrybujecie i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć.